Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny materiał dotyczący niedawno wydanego dodatku platynowego do Farming Simulator 22. Jak dobrze wiecie, jeszcze przed wydaniem tego dodatku dowiedzieliśmy się o kilku ciekawych mechanikach, które będą dodane do Farming Simulator poprzez właśnie ten dodatek. Jedną z takich ciekawych mechanik będzie załadunek kłód drewna do takich kontenerów, to znaczy będziemy mogli transportować drewno w kontenerach. Kiedy o tym dowiedzieliśmy się, zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało. Czy będzie to trudne, ponieważ na pierwszy rzut oka jest dosyć trudno, żeby wrzucić taką kłodę do takiego długiego kontenera. Muszę powiedzieć, że to nie jest jeszcze najdłuższy, bo jeszcze jest dłuższa wersja, tak więc zastanawialiśmy się, jak to będzie. Tak więc właśnie w tym materiale dowiemy się, jak to jest. Zacznijmy od sklepu, ponieważ oczywiście jeżeli chcemy używać te kontenery, no to musimy je kupić. Tutaj w zakładce obiekty mamy kategorię zbiorniki. W tej kategorii znajdziecie jeden tylko i wyłącznie kontener, jak widzicie tutaj, tyle tylko, że ten kontener ma trzy opcje, jeżeli chodzi o wielkość. Oczywiście te kontenery możecie sobie tutaj upiększyć poprzez stosowanie różnych tam ciekawych rzeczy, no i też możecie zmieniać sobie kolory, to jest chyba nawet za darmo. Natomiast inne rzeczy tutaj są chyba istotniejsze. Istotnym jest rozmiar kontenerów. Mamy trzy rozmiary. Największy 40-stopowy kontener, co na miarę metryczną zamieniając, jest to 12 metrów. No i taki kontener będzie miał objętość 44 metrów sześciennych, czyli w Farming Simulator w grze będzie to 44 tysiące litrów drewna. Taki kontener waży 3,7 tony i kosztował będzie 5,5 tysiąca euro. Następnym mniejszym, takim pośrednim kontenerem jest kontener o długości 30 stóp, czyli 9 metrów. Jak widzicie, objętość to jest 33 metry sześcienne, waga tylko 3 tony. No a tutaj cena się zmniejszyła do 4680 euro. No i najmniejszy taki kontener to jest kontener o długości 20 stóp, nakłody o długości 6 metrów i tutaj rzeczywiście pojemność się zmniejsza do 21,7 metra sześciennego, waga również, no i adekwatnie cena również spada do 3850 euro, czyli mamy trzy rodzaje wielkości tych kontenerów. Te kontenery powinny być przewożone na lawetach. Te lawety mogą być takie standardowe również. Natomiast razem z dodatkiem Platinum doszły jeszcze dodatkowe tutaj lawety, no i one mają taki dosyć ciekawy mechanizm, a zwłaszcza ta, szczerze mówiąc, ta nie pamiętam, bo nie sprawdzałem, ale ta ma taką dosyć ciekawą możliwość tego, że po prostu ten kontener, który postawimy na taką lawetę, on się po prostu będzie dobrze trzymał. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to Wam pokażę, jak to wygląda. Ponieważ ja sobie tutaj nabyłem te wszystkie kontenery i zaczynamy tutaj prezentację. To jest najmniejszy 20-stopowy, tak? Tutaj jest taki średnio 30-stopowy i później największy 40-stopowy. W momencie, kiedy sobie podchodzimy tutaj z tyłu, wciskamy klawisz R i możemy otworzyć taki kontener. Tutaj dosyć ciekawe dźwięki się uskuteczniają, tak? Proszę bardzo, zamykamy. No jest elegancko. No oczywiście taki kontener musi być gdzieś przetransportowany w miejsce, gdzie jest to drewno. I do tego służą właśnie tutaj te naczepy. I tutaj jest właśnie ta naczepa, o której mówiłem, Schwarzmiller 3A, ona się tak nazywa. Do tego jeszcze mamy fajnego starszego Volvo. No i zobaczcie, gdzie, jaki sposób tutaj będziemy próbowali załadować. Do załadowania takiego kontenera może niekoniecznie potrzebny jest aż taki duży, taka duża ładowarka kołowa. Z tego, co mi się wydaje, mniejszymi sprzętami również możemy załadować, bo tutaj jest kwestia wagi tego kontenera. W każdym razie, jeżeli sobie ten kontener położymy na tą naczepę, na tą platformę, możemy ją tak nawet niedbale troszeczkę położyć. Generalnie jak sobie odjedziemy, o,
nie wiem czy zauważyliście, jest taki mechanizm bardzo podobny jak w headerach, że ona po prostu wskoczyła sobie na takie idealne miejsce. Tutaj trzeba jeszcze zauważyć jedną rzecz. Długość tego tej naczepy można regulować wchodząc do ciężarówki pod chyba klawiszem myszki, czyli możemy wydłużyć, bo jak widzicie tu jest 30-stopowa, tak więc no możecie się zapytać czy ta 40-stopowa, czy ten 40-stopowy kontener się tutaj zmieści? Zmieści się, można po prostu wydłużyć tą naczepę, tutaj jest taka opcja, tak więc tak wygląda załadunek, no i w tym momencie nie ma obaw, że ta po prostu, że ta platforma, że ten kontener po prostu spadnie, bo jest on bezpiecznie tutaj załadowany. Ja wybrałem średni kontener 30-stopowy, czyli ten 9-metrowy, ponieważ tutaj mam do przewiezienia drewno o długości właśnie 9 metrów, czyli widzicie te kłody mają tutaj 9 metrów, tak samo i ta kłoda tutaj w prawym dolnym rogu widać wagę 1,2 tony. Tak więc mój kontener tutaj dojechał właśnie w miejscu, gdzie będziemy załadowywali. Najpierw musimy go oczywiście otworzyć, jak widzicie już tutaj coś wrzuciłem, to jest jedna kłoda. Tu wrzuciłem taką jedną kłodę i zobaczcie jak to wygląda. Tutaj od razu pojemność się zwiększyła, to znaczy drewno już jest powyżej 2,5 tysiąca litrów. No i tylko chciałem sprawdzić jak to wygląda. Generalnie najważniejsze jest to, żeby sprawdzić czy to będzie jakoś utrudnione ten załadunek. Tak więc wsiadałem do tego dużego ładowacza kołowego. Ten ładowacz kołowy też jest na wyposażeniu tego dodatku. No i spróbujemy tutaj załadować. I generalnie chodzi o to, że wystarczy, widzicie co się dzieje, wystarczy delikatnie tylko zaakcentować jednym końcem tej kłody, żeby ona tam weszła. Zobaczcie, nawet tutaj się przykleiła ta kłoda. I teraz tak, wiedziemy sobie... O, upadła mi. Dobra, nieważne. Ja mam tutaj lumberjack, ale o co chodzi? Generalnie chodzi o to, że nie musimy tutaj jakoś dokładnie tam wpychać tych kłody. Wystarczy delikatnie tylko dotknąć, jak gdyby wprowadzić delikatnie do środka kontenera i automatycznie taka kłoda zostanie załadowana. Tak więc nie ma tutaj problemu. Jak widzieliście, wrzuciłem tutaj przed chwilą trzy kłody. W sumie jest ich tutaj cztery i zobaczcie jak to wygląda. To nie do końca przedstawia się tutaj tak realnie, że tutaj są cztery kłody. Jest ich po prostu więcej. Tak więc uważajcie jakie kłody wrzucacie tutaj, ponieważ jeżeli będziecie wrzucali krótsze kłody, to po prostu będzie ta pojemność niewykorzystana w pełni. Zobaczcie, ja tu mam modyfikację lumberjack, która pozwala mi mieć taką dużą siłość i popatrzcie, zobaczcie, ja sobie tam wrzucam 9-metrową kłodę, dobra, tu mam następne dwie 9-metrowe, ale sobie je odsuniemy. Co się stanie, jeżeli taką 12-metrową kłodę będę chciał wrzucić? Widzicie? 12 metrów do kontenera o długości 30 stóp. Nie mam pojęcia i zaraz to spróbujemy zobaczyć. Załadowaliśmy, ale załadowana kłoda nieprawidłową długość dla tego konteneru. To spowoduje obniżenie ceny sprzedaży. Cel 9 metrów. Czyli dostała taka informacja, że po prostu tutaj wrzuciliśmy za dużą tą kłodę. Po prostu, i jak zobaczycie, jedna kłoda spowodowała, że jak gdyby tak dużo nam przybyło, ale w objętości nie przybyło nam tak dużo, ponieważ w objętości przybędzie chyba tyle, co 9-metrowa kłoda. Weźmiemy sobie teraz 6-metrowe kłody. Widzicie, 6 metrów tutaj. No i nie wiem, jaką ona ma pojemność, szczerze mówiąc, ale ona tutaj też spokojnie wejdzie. Znowu wyskoczyła informacja. Załadowana kłoda ma nieprawidłową długość dla tego kontenera. To spowoduje obniżenie ceny sprzedaży. Cel 9 metrów. Czyli jest istotnym, abyśmy po prostu odpowiedniej długości kłody sobie tutaj dostosowywali. Takie kontenery, jak tutaj widzicie na ciężarówce i tu jest pełna objętość wykorzystana, czyli 33 tysiące metrów, możemy przewozić i sprzedawać drewno w tym kontenerze w jednym tutaj miejscu na mapie. Jest to, o, tu jest oznaczone i się nazywa ta magazyn kontenerów. Czyli tutaj możemy sobie przewozić właśnie w taki sposób, że dojeżdżamy ciężarówką
Tutaj mamy ten trygierek, wjeżdżamy, automatycznie zostało sprzedane. Zobaczcie, jakie duże pieniądze tutaj otrzymaliśmy. Chyba te pieniądze są tutaj powiększone o koszty chyba tego konteneru, ponieważ jak widzicie, ten kontener znikł. Czyli będziemy musieli nabyć następny kontener, ale zobaczcie, jaka tutaj kwota była dosyć wysoka. Podejrzewam nawet, że tutaj jest najdroższe chyba drewno na całej mapie. Czyli jeżeli sobie sprzedajemy w tym punkcie sprzedaży i to chyba tylko i wyłącznie przez te kontenery, ale to musiałbym sprawdzić, bo szczerze mówiąc nie wiem. Widzicie, ile kosztuje tutaj drewno? 3690 za 1000 litrów, a w innych punktach, gdzie można sprzedać ewentualnie te drewno, cena jest niższa. Nawet gdy będziemy chcieli wysłać do Elm Creek, to cena może być również nie aż tak bardzo atrakcyjna. Z tym Elm Creek jest o tyle ciekawa sytuacja, ponieważ do Elm Creek możecie wysyłać również te drewno w takiej postaci, że załadujecie sobie najpierw te drewno w tych kontenerach na wagony. No i wówczas, kiedy macie na tych wagonach, na tych platformach załadowane te kontenery, możecie po prostu taki kontener, taki pociąg w sumie z tymi kontenerami wysłać sobie do Elm Creek i wtedy sprzedamy drewno automatycznie i tak jak wspomniałem, pieniądze za ten kontener zostaną zwrócone. Tak więc wydaje mi się, że jest to dosyć fajny sposób, dosyć fajna mechanika. Rzeczywiście załadunek tego drewna jest banalnie prosty. No i te wszystkie opinie, które jak gdyby też w sumie też się zastanawiałem, jak to będzie, czy będzie to trudne, okazuje się, że jest to banalnie proste. Dobra, w tym materiale to wszystko. Pozdrawiam, Anton.